Ahoj, tu Kasia Kochańska na horyzoncie. Dzisiaj opowiem o olejkach na chorobę lokomocyjną. Gdy masz taki kłopot, to czy jest to choroba morska, czy z jakiegoś innego środka lokomocji się bierze, to tak zwany oczywiście jeden pies przysłowiowy, podróżujący czy koleją, czy statkiem, czy autobusem. Boli cię brzuch, kręci ci się w głowie, jest ci niedobrze, masz nudności. Wiadomo, że tego nie chcesz. Możesz radzić sobie już w trakcie podróży, gdy cię coś spotka, a możesz zapobiegać. Na przykład wcześniej przygotowujesz sobie olej, lejesz sobie pół łyżki oleju, na przykład żożoby, czyli płynnego wosku, i to możesz jest też mieć na zapas. Do tego dolewasz na pół łyżki, to wystarczą 3 krople, albo nawet 2, olejku miętowego i eukaliptusowego. Jeśli mi się nie leje, to w ogóle nie ma się co przejmować, bo wiadomo, prawda ekranu i prawda prawdziwa to co innego. Po jednej kropli to coś mieszasz, smarujesz sobie brzuch okrężnymi ruchami wokół pępka i teoretycznie powinno przejść. Jeśli nie, to możesz mieć, jeśli nie masz warunków, żeby wcześniej coś takiego zrobić, nie przewidujesz swojej choroby, ale ktoś ma w apteczce lub ty masz w apteczce olejki, to możesz po prostu sztachnąć się odrobiną olejku. To w ogóle pomaga na wszystko, nawet jak masz nudności z powodu ciąży, czy denerwują cię ludzie i ich głupota. Bierzesz olejkę eukaliptusową, robisz... O kurczak, super! Albo nosisz ze sobą, bo jesteś już zeznajomiony jakoś ze swoją osobą, nosisz ze sobą tak zwane sole trzeźwiące. Masz specjalną flachę, w której jest sól. Jak widać, w podróży się już trochę tutaj porobiła. Do soli wlewasz kropelkę olejku imbirowego, kropelkę kminkowego, kropelkę miętowego, i kropelkę jakiego jeszcze? Jakiego by tu jeszcze użyć? Myślę. W sumie imbirowy, miętowy, i eukaliptusowy i kminkowy. O, jeszcze eukaliptusowy. To by było super, super. Wyobraź sobie, że to jest łyżka soli. I to raz na jakiś czas otwierasz i... Ale super. Ale to jest, kurczę, naprawdę super. Git. I trzeba umieć zamknąć butelkę, co po takim wąchaniu może już nie być takie proste, bo świat mruga inaczej. Kurczę, serio, ja już chyba nie umiem. A nie, może mi się uda. Ale to jest naprawdę najmniej istotna rzecz. Oczywiście ważne, żeby sól była zamknięta, wtedy nie wietrzeje. Pomyśl sobie, te olejki cały czas są tutaj niezwietrzałe, trzymają się w tej soli takie świeżusieńkie. Potrzebujesz, odchylasz flaszkę, wąchasz i spływasz. Tak jak i ja. Ahoj!